Docieramy do województwa kujawsko-pomorskiego. Odwiedzamy państwa Jarosława i Kingę Tarnickich, którzy prowadzą gospodarstwo w sposób przyjazny środowisku morskiemu, czyli w sposób ograniczający odpływ azotu i fosforu do wód. Właśnie dlatego znaleźli się wśród zwycięzców tegorocznego konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Trzeba zauważyć to, że ziemię nie posiadamy na jedno pokolenie, tylko na wiele pokoleń. Musimy zadbać o to, żeby ta ziemia nam nie traciła wartości próchnicy, nie traciła składników pokarmowych, nie zostały wymywane. Każdy rolnik świadomy, który dba o środowisko, dba o pokolenia przyszłe, moim zdaniem powinien zadbać o to, żeby nie tracił składników pokarmowych typu azot, fosfor, potas z gleby, a raczej je gromadził przez zazielenienia, przez wiązanie poplonami, wiązanie 100% zazielenieniem na zimę, żeby to nie było wypłukiwane ani nie wywiewane. Nie myślimy o tym na co dzień, ale Morze Bałtyckie spełnia szereg funkcji. Wykorzystujemy jego przestrzeń do transportu morskiego i rybołówstwa. Umożliwia nam także wydobywanie surowców, produkcję i przekazywanie energii, rozwój turystyki oraz prowadzenie wspólnej polityki pomiędzy państwami należącymi do basenu Morza Bałtyckiego. Bałtyk jest eksploatowany, przez co stał się magazynem nadmiaru szkodliwych składników biogennych i innych substancji pochodzących z rolnictwa. Morze Bałtyckie nam służy, więc warto zatroszczyć się o jego dobrą kondycję. Praktyki ograniczające odpływ substancji biogennych z gospodarstwa do wód przyczyniają się do zmniejszenia eutrofizacji, ograniczenia zakwitów sinic oraz powstawania w Bałtyku obszarów przydennych z małą ilością tlenu lub tego tlenu pozbawionych, tak zwanych martwych stref. Bieżący rok pokazał, jak ważna jest woda w produkcji roślinnej. Deficyt, który był i susza na terenie Kujaw i Pomorza, spowodowała znaczące straty w uprawach roślinnych. O wodę trzeba dbać, bo woda jest czynnikiem, który determinuje wydajność wszystkich roślin, a pośrednio rzutuje na dochody rolnika. Dlatego istotne jest, żeby rzeczywiście było mocne retencjonowanie, żeby gleba była sprawna, musi posiadać odpowiedni poziom próchnicy, który ma pojemność chłonną i zatrzymuje wodę. Musimy mieć świadomość, że są również ograniczenia w działalności rolniczej, że normy azotanowe, które są przewidziane w różnych rozporządzeniach, a od tego roku stosujemy ekoschematy, które już precyzyjnie mówią, ile możemy stosować różnych czynników plonotwórczych, w tym azotu. I rzeczywiście istotne jest, aby azot był dawkowany w takich ilościach dla roślin, aby ona mogła go spokojnie przetworzyć, przyswoić. Eksperci Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu w Instytucie Ochrony Środowiska, Państwowym Instytucie Badawczym, wskazują, że obszar beztlenowy Morza Bałtyckiego zostanie podwojony, a obszary o deficycie tlenu zwiększą się o około 30%. Już obecnie, w związku z deficytem tlenu, nawet 70 tysięcy km kwadratowych Bałtyku pozbawione jest makrofauny. By ograniczyć negatywny wpływ na Bałtyk, trzeba ograniczyć procesy związane z urbanizacją, rozwojem intensywnego rolnictwa oraz przemysłu. Przede wszystkim bardzo roztropnie zarządzać nawozami, bo to jest de facto klucz do, po pierwsze, do ochrony środowiska, ale także do ekonomii użytkowania nawozów. Im więcej nawozu odpłynie nam w postaci roztworu z pola, tym mniejszą mamy produkcję, a równocześnie zanieczyszczamy środowisko. Więc stosujemy nawozy w taki sposób, żeby rośliny mogły jak najszybciej te nawozy pochłonąć. Oczywiście drugim elementem, i to ważnym, jest kształtowanie odpowiedniej gleby, bo odpowiednio zadbana gleba z odpowiednio rozwiniętym tak zwanym systemem absorpcyjnym zwyczajnie będzie mogła zatrzymać te substancje, przekazać roślinie, one nie spłyną do rzek, co wpłynie pozytywnie zarówno na jakość, jak i na ilość plonu. Powierzchnia martwych stref w Bałtyku w ciągu ostatnich 120 lat wzrosła 10-krotnie i zajmuje około 17% powierzchni morza. Niestety w dalszym ciągu stosuje się zbyt duże ilości nawozów i innych substancji szkodliwych. Produkcja żywności będzie wciąż rosła,
Dlatego, aby zminimalizować szkodliwy wpływ rolnictwa na wody, najważniejsze jest stosowanie praktyk rolniczych mających na celu zatrzymanie związków biogennych w gospodarstwie, tak aby nie trafiały do rzek, a następnie do Bałtyku.